Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Pierwsza część filmu będzie się odnosiła dla osób, które są w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam podpowiedzieć, czy jest szansa na poznanie kogoś nowego. Dalej, jak zwykle, mam już potasowaną. Teraz tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych wag i ich partnerów. Co myślicie, kochani, na temat swojego partnera? Osiem kielichów. Co wasz partner myśli o was? Dwie buławy. Co czujecie do swojego partnera? Sześć kielichów. Co wasz partner czuje do was? Słońce. Jakie są wasze zamiary w stosunku do waszego partnera? Kapłanka. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Dziewięć mieczy. Jak traktujecie swojego partnera? Siedem kielichów. Jak wasz partner traktuje was? Głupiec. Co lub kto jest między wami? Co was łączy bądź dzieli? Dziewięć buław. I najbliższa przyszłość. 10 denarów. Rycerz mieczy. I 7 mieczy. I w tle czytania mamy kartę rydwan. Dobrze, kochani, już patrzymy. Kochani, pamiętajcie, że po tej stronie jest wasza energia, po tej energia partnera, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, energie mogą się zamieniać miejscami, więc jeżeli ta strona bardziej rezonuje z waszą osobą, a ta z partnerem, to po prostu sobie to wszystko poprzewracajcie odwrotnie. Dobrze, moi kochani, to zaczynamy. Co o was myśli wasz partner? Nie, przepraszam, co ja tak plączę dzisiaj, kurczę. Co wy myślicie o swoim partnerze? Mamy tu kartę 8 kielichów. Uważacie, że chcecie się ewakuować z całej tej relacji, tak? Macie już dosyć tej sytuacji, za dużo was to kosztuje nerwów i emocji. Jesteście po prostu już wykończeni całą tą ciężką sytuacją. Macie po prostu dosyć i chcecie na razie sobie odpuścić tą osobę, tak? Chcecie po prostu odejść. Tylko pamiętajcie, że ósemka kielichów jest to taka karta, która nie pali za sobą mostów, ani nie zamyka ostatecznie drzwi. W każdej chwili, jeżeli będziecie na to gotowi albo zechcecie, możecie wrócić do tej relacji, tak? Ale na razie jesteście tak zmęczeni, po prostu tak poranieni emocjonalnie, tak macie wszystkiego dosyć, że po prostu chcecie się ewakuować z tej relacji. Co macie w sercu w stosunku do waszego partnera? Jest tutaj karta sześciu kielichów. Sześć kielichów mówi nam o tym, że cenicie sobie partnera jako dobrego przyjaciela. To znaczy, uważacie go za dobrą osobę, dobrze się dogadujecie, zawsze możecie na nim polegać, mogliście się mu zwierzać. Na stopie przyjacielskiej, takiej koleżeńskiej, naprawdę super się dogadujecie, ale niestety brakuje tego czegoś więcej, czego wy byście oczekiwali od niego. Brak tych deklaracji takich.
tych uczuć takich, no, jak między partnerami powinny być. Wasze zamiary w stosunku do partnera. Mamy kartę kapłanki, która mówi, że albo byście chcieli być, nie być, żeby wasz partner był po prostu takim, no, waszym ukrytym kochankiem, tak? Nie chcecie się z nim dzielić światem, nie chcecie się chwalić przed znajomymi, rodziną, że taka osoba w waszym życiu jest. Z kolei inne wagi mogą tutaj chcieć wziąć całą winę na siebie, tak? Dźwigać cały ciężar toksyczności tego związku. Co jeszcze? Mówi karta ta o jakichś tajemnicach, jakichś ukrytych sprawach, jakichś niejasnościach. Coś, co nas wewnętrznie męczy, ale nie mamy okazji ani ochoty mówić o tym publicznie, tak? Czyli mogą być tutaj jakieś ukryte jeszcze sprawy niepowyjaśniane w stosunku do partnera. Jak wasz partner was tutaj, co o was myśli? Wasz partner. Mamy tutaj dwie buławy. Dwie buławy jest to karta podjęcia jakiejś decyzji, ale on sam tej decyzji nie podejmie. On jest w tym kierunku bierny, on czeka na wasz ruch, czeka na waszą decyzję, czeka na to, jak wy się zachowacie, jak wy się ustosunkujecie do całej tej sytuacji, tak? Tak jakby nie chciał tej winy, odpowiedzialności brać na siebie, tylko na zasadzie zrobimy jak uważasz, będzie tak jak ty zadecydujesz. Więc tutaj, moje kochane wagi, nie dajcie się wkręcić w taki manewr, ponieważ zazwyczaj, jeżeli w związku dzieje się coś nie tak, to nie jest to tylko jednostronna wina. Zazwyczaj wina jest po obu stronach. Coś nie zagrało, coś się nie dotarło. Więc tutaj nie bądźcie takie ufne partnerowi pod tym względem, bo on po prostu tutaj, myślę, że no, troszeczkę cwaniakuje i po prostu chce, żebyście to wy zadecydowały, tak? Mimo że on już, widzę, tutaj planuje rozstanie z wami, ale nie chce, żeby ta wina była po jego stronie za rozpad waszego związku, tak? On czeka na to, co wy zrobicie i jakąkolwiek wy podejmiecie decyzję, on się do tego ustosunkuje. Jego uczucia. Na jego uczucia mamy tutaj słoneczko, czyli ogólnie jest pozytywnie do was nastawiony. Być może ta przyjacielska jakaś energia, która was tutaj łączyła, on na pewno nie chce wam zrobić krzywdy. No, słońce jest to taka pozytywna, bardzo optymistyczna energia, bardzo ciepła, czyli on tutaj żywi do was być może jakieś przyjacielskie uczucie. No, po tym, co dalej tutaj widzę, raczej tutaj wielkiej miłości z tego nie ma, ponieważ są jakieś tutaj ostre słowa, jakieś kłamstwa, oszustwa. Ale ogólnie wygląda na to, że jego uczucia są do was szczere, bez jakichkolwiek tutaj manipulacji i bardzo takie ciepłe, serdeczne, bardzo pozytywne energie. Jego zamiary w stosunku do was. Mamy dziewiątkę mieczy. Dziewiątka mieczy mówi o tym, że osoba podjęła już decyzję o zakończeniu relacji. Czyli on tak naprawdę chce zakończyć tę relację, ale jeszcze wam o tym nie mówi, ponieważ uważam, że chciałby, żeby to z waszej strony wypłynęła ta informacja. Tak jak mówię, jakby on chciał się wybielić, jakby się chciał oczyścić, że w razie czego, jak ktoś się zapyta, że ach, rozstałeś się z tą, a z tą wagą, to on powie, to nie ja się rozstałem, tylko ona zadecydowała o rozstaniu, tak? Więc takie troszeczkę odwracanie kota ogonem i unikanie odpowiedzialności, tak? To, co mówi siódemka mieczy na sam koniec, unikanie odpowiedzialności, czyli no, troszeczkę tutaj nieczyste zagranie. Ale dojdziemy do tego dalej. I teraz tak, jakie są wasze zachowania w stosunku, jak traktujecie do partnera waszego? Mamy kartę 7 kielichów, przepraszam. Troszeczkę mi się wydaje, że błądzicie emocjonalnie. Macie zbyt wysokie wymagania i oczekiwania w stosunku do swojego partnera, tak bym to określiła. Troszeczkę patrzycie na wszystko przez różowe okulary, troszeczkę niepoważnie do tego podchodzicie. Zbyt może macie wybujałą fantazję na temat partnera, tak? Zbyt dużo oczekujecie od niego. Nie możecie się konkretnie na nic zdecydować. Za dużo tego tutaj jest. To jest taka zabawa jakby w kotka i myszkę. I tak jak patrzę na te dwie karty tutaj, tą siódemkę kielichów i tego głupca, to tak jakbym widziała dwoje dzieciaków, no, którzy się po prostu bawią, tak? Przyjaciele z piaskownicy, bawią się ze sobą, ale nie widzę tu poważnej relacji, poważnego związku, tak? To jest wszystko takie
taka zabawa w związek, tak mi się tutaj wydaje. No, jak traktuje Was Wasz partner? No, bardzo niepoważnie Was traktuje. No, karta głupca jest to karta po prostu braku odpowiedzialności, jakiejkolwiek dojrzałości, tak? Jest to tak zwane duże dziecko. Piotruś Pan, on by się chciał wiecznie bawić, on wiecznie by chciał szaleć i ani w głowie mu tutaj jakieś poważne związki, jakieś poważne deklaracje, jakieś uziemienia, usiedlania, jakieś związki trwałe typu małżeństwa, dzieci, dom, on to jeszcze nie jest w jego głowie, on tutaj się chce bawić. To jest ryzykant, on po prostu stawia wszystko na jedną kartę, on chce się bawić, podróżować, wyjeżdżać. Lubi taki smak adrenalinki, troszeczkę emocji, tak? Ale na pewno nie jest odpowiedzialny i nie jest, że tak powiem, no, osobą, która, na której można polegać. Więc tutaj tak was niepoważnie was wasz partner traktuje, tak? Kochani, dobrze. Co was łączy, bądź co was dzieli, co jest między wami? Dziewiątka Buław. Mnie się wydaje, że tak naprawdę któremuś z Was już się nie chce walczyć o ten związek. Już macie dosyć, już chcielibyście to zakończyć, bo to się po prostu ciągnie jak flaki z olejem bez deklaracji jednej bądź drugiej strony. I tak naprawdę widzę, że jedno i drugie chce się rozstać, tylko nikt nie ma, że tak powiem, przysłowiowych jaj, żeby usiąść, porozmawiać szczerze i powiedzieć o tej swojej decyzji, tak? Siedzicie ze sobą na siłę, nie wiem czemu. Wszystko to jest jeszcze owiane jakąś tajemnicą, jakimiś niedomówieniami, nie mówicie czegoś sobie, tak? Jedna osoba myśli o rozstaniu, druga chce już to zrobić, tak? A czeka dalej, co wy zadecydujecie. No tak jak mówię, jakby chciał wasz partner bądź partnerka zwalić odpowiedzialność za rozpad waszego związku na drugą osobę, tak? Że umyć ręce, że nie, to nie ja, to ona zadecydowała, tak? A tak naprawdę jedni i drudzy no, czuję, że to się nie klei. Tylko stopa przyjacielska, tak? Te dwie karty mówią, możemy zostać przyjaciółmi, dalej się bawić, dalej imprezować, dalej czegoś szukać, ale nie nadajemy się jeszcze na stały, trwały związek. I teraz tak, najbliższa przyszłość. 10 dynarów, rycerz mieczy i siódemka mieczy. Ja zaraz kilka kart to powiem, ale takie ogólne znaczenie. 10 denarów. Co nam mówi 10 denarów? Mówi o tym, że jesteście ze sobą z typowej interesowności. Wiecie, że partner was wykorzystuje. I to być może finansowo jest po prostu mu wygodnie, być może wspólne mieszkanie, tak? Mieszka z wami albo wy mieszkacie z nim i jest mu po prostu z wami wygodnie, bo wy zarabiacie, wy utrzymujecie, jesteście ze sobą dla wspólnego interesu. I teraz tak, rycerz mieczy mówi o tym, że między wami może dochodzić do różnych gier słów, tak, do napięć, do pyskówek, do awantur, do wrzasków, do wypominania sobie. Rycerz mieczy jest to gwałtowna energia, szybka, czyli może dochodzić do takich gwałtownych wymian zdań, krótkich awantur, po których później przechodzi, tak, jednej bądź drugiej osobie, wygadają się. Czasami palną za dużo, co mają do powiedzenia, ale jednak te słowa zostały rzucone i później nie da się tego cofnąć. No to jest taki nerwus, to jest taki choleryk, tak, ten rycerz mieczy, więc może być taka sytuacja. Z kolei następną sytuacją może być taka dla innych wag, że poznacie jakiegoś rycerza mieczy. Jest to mężczyzna 30-40 lat, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. I on tutaj przyjedzie do Was z jakąś wiadomością, tak? Być może odnośnie właśnie tutaj tego wspólnego domu, mieszkania. To może być też jakiś notariusz, prawnik bądź doradca finansowy, jakiś tutaj urzędnik, tak? Odnośnie właśnie jakichś finansów, tu coś może powiedzieć, ale jeżeli mówimy typowo o miłości, są to awantury, sprzeczki, ostre wymiany zdań, po prostu kłótnie, nieporozumienia, pyskówki, bardzo niemiłe sytuacje. Jak kończycie miesiąc, nawet początek marca? Siódemką mieczy, kochani. Siódemka mieczy jest to karta złodzieja, karta oszusta, karta nieszczerości, karta zatajania prawdy, ukrywania czegoś przed drugą osobą, unikania odpowiedzialności, robienia jakichś rzeczy, żeby nie zostać złapanym na gorącym uczynku, tak? Czyli po prostu sprytnie, karta sprytu też, karta przebiegłości, karta zdrady przede wszystkim, tak? Widzimy tu małżeństwo, ono ogląda się tu za babką, która siedzi, więc no karta niefajna. Ja myślę, że będziecie się czuli niepoważnie traktowani przez partnera. No,
właśnie może przez te ostre tutaj wymiany zdań, tak? Może wykrzyczycie sobie coś wreszcie, jakąś prawdę i może dowiecie się o tej zdradzie, też tak może być. Że jednak tutaj ktoś jest jeszcze. Chociaż mimo tego nie widzę tu z tych kart, żeby tu ktoś był jakaś trzecia osoba. Ale może po prostu chodzi o tą nieuczciwość, o to, że wasz partner był z wami, bo was wykorzystywał, tak? Czy to finansowo, czy mieszkaniowo, i wy się o tym dowiecie, tak? Że to było takie wykorzystywanie, takie unikanie odpowiedzialności za wszystko, tak? I taka zdrada, no, można powiedzieć, zdrada taka mentalna też, nie? Dobrze, zaraz dopowiemy sobie kartę, ale jeszcze zobaczymy kartę w tle. Kartę w tle mamy Rydwan. Rydwan mówi właśnie o tym, że możecie się rozstać za porozumieniem stron, za wspólną zgodą, tak? Każdy pójdzie w swoją stronę. Ten koń pójdzie w tą, ten pójdzie w tą. Może też oznaczać, że jesteście związkiem na odległość, dojeżdżacie do siebie, odwiedzacie się i dlatego to po prostu nie wypali, tak? Więc taka tutaj jest historia. I już, moi drodzy, sobie dopowiadamy karty. No najpierw może się dopowiemy tutaj, co tu w sumie dopowiedzieć, wszystko jest jasne. Co jest między wami? Ta dziewiątka buław. Dziewiątka buław, proszę. Dziesiątka kielichów. No nie chce się któremuś z was. Chodzi o rodzinę, tak? Nie chce się być już w związku. Już się wypaliło coś. Chodzi tutaj o szczęście rodzinne, o takie spełnienie. No komuś już na tym nie zależy niestety. Nie wiem, czy wam, czy waszemu partnerowi. Co to chodzi z tym słońcem? On ma w sercu słońce. Czyli kocha, czy nie kocha? 10 buław. Jest przeciążony całą tą sytuacją. Pozytywnie, ale jest mu ciężko. Nie dźwiga waszej osoby. Nie dźwiga waszej osoby, tak? Jest mu już bardzo ciężko z tą całą sytuacją. Zobaczymy teraz sobie tą kapłankę. Znowu 9 buław, tak? Czyli tu jest po prostu jakieś ochrona czegoś, jakiejś tajemnicy być może, albo ochrona siebie, tak? No, nie dopuszczamy tutaj nikogo innego, bronimy swoich wartości, bronimy swojego terytorium, dajemy radę, tak? Wyznaczamy pewne granice. Czyli ta kapłanka może po prostu chcieć, żebyście wy byli tylko w ukryciu. Może dlatego waszemu partnerowi to on by chciał już oficjalnie być z wami, czeka na waszą decyzję, a wy nie chcecie się jeszcze nim chwalić. Chcecie, żeby został w ukryciu. O co chodzi z tą siódemką mieczy? Magik. Czyli ktoś wami manipuluje, ktoś was oszukuje, ktoś was wykorzystuje, kochani. Nie dajcie się. Nie dajcie się. To są jakieś kłamstwa, to są jakieś zdrady, ale siódemka mieczy i mag jest to manipulator. Ktoś, kto gra na waszych uczuciach i kto ma i narzędzia, spryt i umiejętności do tego, żeby was wykorzystywać pod względem uczuciowym, finansowym, mentalnym, żeby wami manipulować po prostu, wkłaść wam do głowy jakieś bzdury, w które wy wierzycie, a tak naprawdę jest to nieprawda, tak? No magik po prostu ma tak silną wolę i takie umiejętności, że on po prostu zamanifestuje swoją rzeczywistość tak, jak chce. I no nie macie tutaj wpływu na to, tak? Magik ma tak silną osobowość, że po prostu no będzie was wykorzystywał, będzie wami sterował, manipulował, taki czaruś, oszust, też może być to oszust, tak? Który po prostu wykorzystuje was. Wykorzystuje was dla tego majątku, dla mieszkania, dla wygody, dla pieniędzy. Być może mieszkał z wami tylko dlatego, że wy go utrzymywaliście, dawaliście dach nad głową, tak? No dobrze, moje kochane, to by było na tyle. Już tam dopasujecie wszystko do swojej sytuacji. Teraz jeszcze zobaczymy wsparcie anielskie dla was. Bardzo proszę. Jaki tam aniołek dla naszych wag w związkach? Tak sobie weźmiemy. Frywolność, kochani. Odtworzenie romantyzmu w związku wymaga od ciebie pozwolenia na ponowne rozbłyśnięcie twojej młodzieńczej skłonności do zabaw. Widzicie, kochani? Taka tutaj jest rada od aniołków.
Musicie się na coś zdecydować, nie trzymać tyle srok za ogon, ty tak może. Może wasz partner chce, żebyście się zabawiły jeszcze, a wy już jesteście zbyt dojrzałe na zabawę. No nie wiem, tak tutaj to wygląda, kochane moje. Życzę wam wszystkiego dobrego, wspaniałego miesiąca. Mimo wszystko kochajcie, bądźcie kochane, uważajcie na tego magika. Nie dajcie się zmanipulować, nie dajcie sobą sterować, nie dajcie się wykorzystywać, kochani. Jeżeli uczujecie, że coś się nie klei, uciekajcie z tego związku. Po prostu nie bądźcie... Dlatego może to słońce jest, tak? Bo on jest pozytywnie nastawiony, bo jest mu dobrze, tak? Ciężko mu jest z tą całą sytuacją. Chce rozstania, ale do ostatniego momentu chce was po prostu powykorzystywać. I może tu jest taka historia. Dobrze, kochani. Teraz lecimy ze singlami. Tylko tu sobie karty poukładam. I już patrzymy, co tam u naszych samotnych wag. Pamiętajcie, że to są pytania ogólne. Nie z każdym będą rezonować. Jeżeli wasz związek jest harmonijny, udany, szczęśliwy, nie potrzebujecie porady od kart. Tutaj tylko szukają rady osoby, które mają jakieś zmartwienia, jakieś troski, jakieś podejrzliwości. Coś się zaczyna walić, sypać w ich związku. Tylko takie energie ściągam. Ci, co mają udane życie partnerskie, nie znajdą tutaj żadnej wskazówki. Bo nie potrzebują. Jeżeli jest wszystko ok, nie potrzebują tego. Proszę o wsparcie tutaj i wskazówki dla samotnych wag na miesiąc luty 2019 odnośnie miłości. Waga, miłość, waga, miłość, waga, miłość. Dobrze, przełożymy sobie jeszcze. Hop, hop, hop. I już, kochane wagi, już patrzymy, co tam u was. Co to się wydarzyło, kochani, że jesteście sami? Co tam w tej przeszłości się wydarzyło? As buław. Czy jakiś gorący romans był? Albo się rozpoczął? Nie wiem. Jaka jest wasza aktualna sytuacja? Siedem buław. Siedem buław i kończycie miesiąc. Gwiazda. Kolejny znak, który ma gwiazdę. Szczęśliwią, bardzo dobrze. W tle król denarów, moi kochani. Więc tak. Myślę, że jakiś gorący romans jest za wami. Naprawdę kogoś zauroczyliście, albo... no, wy się kimś zauroczyliście, tak? No, widzę tutaj naprawdę potencjał, atrakcyjność taką seksualną. Będziecie się podobać płci przeciwnej, naprawdę będziecie atrakcyjni, będziecie zwracać na siebie uwagę. Już zwróciliście, już komuś wpadliście w oko, no to jest szansa naprawdę na działanie, na romans, na naprawdę wielkie tutaj takie love, można powiedzieć. Tylko bardziej bym powiedziała, na razie nie jest to wielka miłość, tylko taka przygoda seksualna. No jakaś tutaj taka atrakcja, jakiś taki gorący romans, tak? Na razie tutaj krew będzie się w was gotować i na razie będziecie cieszyć się sobą nawzajem. I co jest teraz? Teraz mamy siedem buław, czyli siedem buław, bronicie swojego stanowiska, bronicie swojej osoby, bronicie tak jakby dostępu do siebie. To może być karta, która mówi nam o tym, że no, jesteście na wygranej pozycji i uda wam się spełnić swoje marzenia, tak? Czyli no, obronicie tutaj tego partnera, obronicie tej miłości, obronicie tego uczucia. No i kończycie miesiąc gwiazdą, czyli coś od losu. To jest wam przeznaczony ten mężczyzna bądź kobieta od losu. Jest to spełnienie marzeń, spełnienie nadziei, karta wszelkich szczęśliwości i naprawdę dużego uczucia, tak? Więc tutaj jak najbardziej będziecie w lutym zakochani. No i w tle czytania mamy króla denarów. Król denarów, mężczyzna, 45 lat wzwyż, z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec. No, taki pan dobry, spokojny, no
może nie aż tak bardzo przystojny, ale taki naprawdę fajny, można z nim pogadać, przyjacielski, bardzo prorodzinny. No, na jakimś wysokim stanowisku może być, na pewno majętny, bardzo zaradny, pracowity, więc tutaj kogoś takiego macie szansę, kochane wagi, poznać w miesiącu lutym. I na pewno obronicie tą miłość, obronicie ten związek, dacie tutaj radę, jesteście na wygranej pozycji. Jeżeli by się tutaj jakaś konkurencja, że tak powiem, przewijała, nie wiem, może będziecie tu poznawać kogoś gdzieś na jakimś wyjeździe. Teraz sobie wypowiemy to. Siedem buław. Co to oznacza? Siedem buław. Trzy denary, czyli jakiś konkret, jakaś umowa, z kimś będziemy się dogadywać, z kimś będziemy wchodzić tutaj w jakiś związek, będziemy się z kim określać, tak? Jakieś spotkania, no jakieś tutaj konkrety będą jak najbardziej. A gwiazda? No, dobre wiadomości, jakaś miłość do Was jedzie, tak, kochane moje? Rycerz kielichów, czyli tu mamy króla, tu mamy rycerza, więc też może się pojawić jakiś mężczyzna z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, 30-40 lat, ale raczej chodzi mi tutaj o to, że idzie do Was nowe uczucie, być może z tym królem denarów tutaj. Nowe uczucie i to będzie bardzo dobre uczucie i no takie tutaj na dłużej. Z osobą taką właśnie mówię, spokojną, ułożoną, konkretną, lubiącą pracować, czyli na pewno nie będzie to jakiś obibok, ktoś, kto ma zaplecze finansowe, materialne, potrafi dać oprócz miłości jeszcze właśnie dom, taką spokojną rodzinę, tak? Król denarów to jest właśnie ten ojciec w tej karcie 10 denarów, tak? Ten taki, ta osoba główna w tym drzewie genealogicznym, tak? Główny taki założyciel rodu, więc tutaj możecie, on jest bardzo prorodzinny, możecie na nim polegać. No i przyjeżdża miłość, dobre wiadomości odnośnie uczuć, więc kochane wagi, miłość przed Wami, szukajcie i brońcie. Jeżeli już coś zaiskrzyło w przeszłości, brońcie tego, bo to będzie konkretna sprawa. To już będzie przypieczętowane umową, być może ślubem, być może jakąś deklaracją, zaręczynami, kto wie. Kochani, teraz zobaczymy, co aniołki jeszcze chcą powiedzieć. Co nasze aniołki jeszcze powiedzą. Proszę o wsparcie anielskie dla samotnych Was. Waga. No moi kochani, pięknie. Bratnia dusza. Tak, to jest Twoja bratnia dusza. Czyli te wagi, które już poznały kogoś i poczuły to coś, ten po prostu ogień taki niesamowity do tej osoby, pamiętajcie, że to jest Wasza bratnia dusza. To jest ktoś Wam przeznaczony tutaj od tej gwiazdy, od gwiazd, tak? I to jest osoba, która jedzie do Was z wielkim uczuciem i będziecie naprawdę z tą osobą bardzo, bardzo szczęśliwe. Moi kochani, życzę wspaniałego miesiąca, dużo miłości, dużo kochania, dużo samooceny, wytrwałości, ogólnie eksplozji emocji i uczuć. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Jeżeli nie rezonuje, to pod filmem jest link do takiej strony, gdzie można sobie obliczyć swój znak ascendentalny. I być może w tym znaku ascendentalnym coś tam znajdziecie dla siebie, albo połączycie fakty z jednego i drugiego filmu i wtedy wyjdzie Wasza sytuacja życiowa. Kto wie, może tak jest. Bardzo Wam dziękuję za przemiłe komentarze, wszystkie łapki w górę, subskrypcje, jest mi bardzo miło, cieszę się wtedy bardzo się cieszę i wiem, że filmy się podobają, że czekacie na filmy i daje mi to takiej motywacji do tego, żeby nagrywać dla Was i żeby te filmy się na kanale pojawiały. Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, buziaczki, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych filmach.